Cześć, kolejny odcinek zagrałem w Days Gone. Akcja niestety trochę się przyspieszyła, bo zabrakło miejsca na dysku na nagrywanie, nie spojrzałem. Podjechałem tutaj do wieży, do Boozera, przespaliśmy się noc i idziemy go odprowadzić, bo jest ranny do motocykla, także już jest kolejna misja. Nie potrzebuję pomocy. Umiem chodzić. Do cholery. Umiem chodzić. Dobrze, dobrze. A, dobra, chodź. Dalej. Musimy jechać. Dobra, zaraz. Wsiadaj, Boozer. Zaraz, co? Gdzie jedziemy? Ja nie... To tylko krótka przejażdżka, Boozer. Rozjaśni ci w głowie. Przejażdżka? Dobra, okej. Okay. To będzie dobre. Powietrze. Dobra, możemy jechać. Skierujemy się w stronę południowej. Pamiętasz, jak po raz pierwszy wyjechaliśmy z Fairwell? To uczucie? No jest to dużo podróży w tej grze. Przejeżdżamy szlaki. Autostrady były całkiem zablokowane autami. Było tylu ludzi. Wszyscy w drodze. Myśleli, że jeśli będą dość szybcy, uda im się uciec przed tym, co nadchodzi. Nikt nie był dość szybki, Boozer. Nikt nie był tego świadomy, tak jak ja. Więc kiedy wreszcie powiedzieli sobie, jebać to! I no wiesz, zaczęli iść, a potem biec, było za późno. Za późno. I pamiętam, jak patrzyłem na świrusy. Patrzyłem, jak nadchodzą. Były ich tysiące, a ci wszyscy debile zostali po prostu pochłonięci. Tak, pamiętam. Kiedy patrzysz na coś takiego, wiesz, że to tylko kwestia czasu, zanim przyjdzie kolej na nas. I nic tego nie powstrzyma. Nie ma takiej siły. Ale wiesz, dlaczego się nie poddajemy? Nie. Lost Lake. Tak. Jesteśmy jeszcze kawałek drogi stąd. Zobaczcie, tutaj jeszcze nie odkrywaliśmy w ogóle tego terenu na mapie. Zobaczcie, nowy teren całkowicie. Jest jeszcze. Zobaczymy, jak w ogóle ta mapa jest obszerna. Co to się zabudowało? Co to za glitch? Co cholera, mielibyśmy innego robić. Widzieliście to? Ta gra ma o wiele glitchy. Ostatnio zauważyłem. Coś się zaczyna tu bugować. Wywaliło mnie poza mapę. Nie od początku. Ciekawe, będziemy musieli od początku jechać. XD. Niezłe jaja. Co tu się dzieje? Myślałem, że ta gra nie ma glitchy. PlayStation zawsze dowoził. No zobaczymy. A wersja PC, jak na przykład God of War, była jeszcze ulepszona, jak wychodziła na PC. Straszki, zainfekowana młodzież. No zobaczmy, ładuje nam się ten pasek. Babiki. Teraz wolno w ogóle ładuje po tym glitchu. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. No niby tutaj, to dopiero gdzie odkryłem. Dobra, idziemy. Może teraz nie wyrzuci nic. Muzyka. No fajnie, no i jest klimat w tej grze, no. Mi się tam podoba jak na razie. I z przyjemnością nagrywam. No bo jak coś mi się nie podoba, no to też nie nagrywam. Nie gram. Znaczy tylko w takie gry, które lubię, no to nagrywam. Jak mi się coś nie spodoba, no to kończę po prostu i tyle. No chyba teraz się mapa załadowała, bo się długo ładowało po tym glitchu. Teraz nas nie wyrzuci, możemy swobodnie sobie jechać. Chociaż tutaj, co tu jest, nas prowadzi. Zobaczcie. Tędy tu nie mogę jechać. No nie ma szans. Co tu się gliczuje mi teraz, drodzy widzowie? Nie ma drogi, nie ma przejazdu. Co tu się gliczuje? Glicz po gliczu. Poza mapę mnie wyrzuca po prostu. Tak mi się wydaje. Trzeba będzie chyba rozpocząć jeszcze raz tą misję. Albo zrestartować grę, sprawdzić spójność plików, bo tak nie może być. Poczekamy jeszcze, zobaczymy, czy jeśli się nie uda, no to kończę nagrywanie. Będziemy jeszcze raz zaczynać, no zobaczymy, czy tym razem się uda. Oprócz wskazówek powinny być jeszcze jakieś właśnie zrzuty z gry, nie tylko czarny ekran, ale żeby podziwiać sobie widoki, zanim to się załaduje. Pogoda i porę dnia, jakie są wrażliwe zmiany temperatury i światła. Korzystać z broni dystansowej, zachować odległość. Tarka, no to już to, te wskazówki, no to już wszystko wiemy na ten temat. Możemy zmieniać ramię, o tym zapomniałem w ogóle, że mogę zmieniać lewo, prawo. Gdzie teraz jesteśmy? Nie, no w sumie zobaczcie, odblokowało nam mapę, jesteśmy coraz bliżej. Więc może, że teraz się uda. Już jesteśmy daleko, 250 metrów. Dobra. Dojechaliśmy. Zgubiony i odnajdziele. Pojedź na południe z Boozerem. Kolejne osiągnięcie na Steam odblokowane. Gra musi się znów przeładować, widzę. To już kolejny teren. Nożykiem się goli. Co ty wystawiasz? Nic takiego. Aha. Coś czułem, że się odstawisz, zanim tam pójdziesz. No, wiesz, Pomyślałem, że zatrzymam się w chacie, strzelę kilka browarów, a potem wejdę do szpitala jak król. Nie, facet. Po prostu mam dość. Chuj, ja sobie z tobą lecę. Hej, Dick. Żelazny Mike mówił, że cię zabije, jak cię zobaczy. A skoro tak... Ten stary dziad czasami nawet nie wie, jak się nazywa. Nie. Hej, będzie pamiętał. Musisz być przytomny. Tu nie ma drogi, ale jak coś się napatoczy, to... Tak, wiem. Dobra. Hej, Dick. Co? Nie zabijaj nikogo w obozie, okej? Nikogo nie będę zabijać. Jest okej? Jak nigdy. Ostra jazda. To są za bandyci tam. Ja nikogo mam nie zabijać, muszę iść po cichu. Dodatkowe wątki w ogóle. No dobra. Wykrywanie ukrycia. Jeśli wykrycie, będę zaczął cię szukać w miejscu, gdzie ostatnio cię widziano, lub strzelam, że będę dać się zapytać, schowaj się gdzieś, na przykład w śmietniku czy wysokiej trawie. No to już wiemy. Muszę przemknąć. Ja i jeden ty, brat Addy, byliśmy na patrolu, wiesz, niedaleko stąd. Kryliśmy się w ciemno. Była noc, ale świecił księżyc. A wiesz, no oni idą w tą stronę, gdzie ja. Zaczęliśmy do nich próć. Oni nawet nie próbują unikać strzału. Po prostu biegli na nas. Mój ziomek powalił jednego, wyciągnął nóż, żeby dokończyć dzieło. Mogłem mi powiedzieć, żeby dał spokój. Dopadli go dwaj kolejni. Strzeliłem. Strzeliłeś? No, dobiłem go. No w sumie spoko, że jest różnorodność, nie tylko wchodzić z buta, strzelać, zabijać, ale i są też misje, gdzie trzeba coś podsłuchać, gdzieś się skradać. Nie ciągle to samo. Na pewno się kamień przyda, nie mogę, nie ma, tu ma kategoria, jest. Trzeba go odciągnąć. Gdzie by to rzucić? Co to było? Coś tu jest. Co to? Tandek nie wiadomo, czy przejdę. Witam. Dobra, odciągnę ją. Zagapiłem się. Myślałem, że tutaj odciągnę strażnika, tam kolejny stał. Ale już... zaczynam tutaj, już jestem coraz bliżej celu. Obóz Żelaznego Mike'a odblokujemy pewnie. Się powodzimy. Dobra. Tutaj możemy w te krzaki iść. Nie. To był kamień. Tutaj chyba się przemkniemy bez problemu. Tak. Skizzo, ja pierdolę. Raymond, ci, którzy Jest ich tu. Cały obóz. Masakrowani, Mike. Chryste, 3 godziny zbieraliśmy części ciał. Nie chciałem zostawić ich. Dobrze wiedziałem. Raymond, to Carlos, dobrze o tym wiesz. Musimy się na nim odegrać albo znieczyścimy. Jest. Ej, Skizzo, daj spokój. Po prostu daj spokój. Co z następną grupą? I kolejną? Cholera, Carlos walczy do rogu. Wow. Tędyk nie, bo tutaj dwóch jest. Chyba, że ich tutaj odciągniemy. Jeden poszedł. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest. W tę stronę jak pójdę, tą stroną. Naszych jest sporo. Witaj! Jak leci? Tych jakby odciągnął. Co? Ale możesz przekonać się na własne oczy. Wiesz, że Addy nie podoba. No to odciągnąłem. Także mu uwagę odwrócił, że mnie znalazł. Ale już jesteśmy tutaj. Może po prostu tutaj sobie przejdę. Tutaj tymi krzakami sobie przemknę i już będę w szpitalu. To tutaj. Muszę tylko dostać się do środka. Ty. Udało się. Co tam? Kolejny przerywnik. Może być w sumie to związane, że teraz wolniej te przerywniki się ładują, bo robię od razu upload odcinków na YouTube'a i inne rzeczy. Pobierają pamięć RAM, woluje się, także to może być też z tego związane, bo wcześniej to szybciej te cutscenki się ładowały. Cześć Rikki, cześć Addy. Nie chcę żadnych kłopotów, więc jeśli panie zajdą mi z drogi, to już nie. Co ty do cholery robisz w moim szpitalu? To co, teraz mnie zastrzelisz? A nie, czekaj, jest kodeks, nie? Nie możesz zastrzelić kobiety, jeśli nie musisz. To teraz będziesz musiał. Cholera. Okej, słuchajcie, mogę to wyjaśnić, dobra? Sprawdź łodziarkę. To teraz sprzedajesz narkotyki dla Tucker? Wiesz, kiedy przywiozłeś mi dziewczynę, myślałam, że się zmieniłeś. Ale najwyraźniej nie. Nie, to nie są narkotyki. Co? To antybiotyki. Boozer jest chory. Poważnie ma zakażenie krwi. Nie miałam do kogo z tym pójść. Zakażenie? Co się stało? A to ważne? No zjebałem. Przyprowadź go. Zgarnij go i przyprowadź. Nie możemy tego. Tak, możemy. Słuchaj, nie obchodzi mnie, kim on jest, ani co myśli Żelazny Mike. Kiedy ktoś jest chory, to trzeba mu pomóc. Musimy dbać o siebie nawzajem. Kochana, tylko tyle nam zostało. No dobra. Chodź, podwiozę cię. Idziemy dalej. To gdzie jedziemy? Pamiętasz taki mały obóz, kiedy po raz pierwszy zjechaliśmy w dolinę? Tak, pamiętam. I to ma być motocykl? Może to nie maszyna włóczęgów, ale ja nie narzekam. Siadaj. Na zabranego teraz idziemy. Dobra, przyspieszyło. Co z nią? Tą dziewczyną, którą przyprowadziłem, Lisą. Możesz mnie do niej zabrać? Nie. Rikki, co ci odbiło? Dlaczego nie? Nie mogę, nie ma jej tutaj. Zaraz, chyba nie rozumiem, co? No to gdzie jest? Skizzo wysłał ją po zaopatrzenie. Razem z trójką innych osób uderzyła do... Kto tam? Nie zmuszaj mnie, żebym odstrzelił ci łeb. To ja. Nie, cofnij się! Hej. Hej, to ja, Rikki. Pamiętasz mnie? Rok temu z wami jeździłam. Rikki... Tamalo? No. Znaczy... Tamalo... Do Lost Lake? No. Właśnie. Ej, czekaj. Właśnie tak. Jak się miewasz? Boozer, wszystko gra? Zajebiście. To wciąż nie daje ci prawa kraść naszych rzeczy. Żartujesz sobie, spójrz na jego łapę. Co miałem niby zrobić, he? Ja nie wiem. Mogłeś zapytać? Jezu. Spójrzcie na siebie, motorowcy. Postrach włóczęgów w syfie, tak? A teraz wracacie na kolanach do Żelaznego Majka. No o ile wam pozwoli. Daj spokój. Pomóż mi go zabrać do Addy. Idziemy. No chodź, spróbuj. Nie chcę twojej pomocy. Tak, Boozer, Rikki. Dobra, to wracamy. Zabieramy Boozera i znów do obozu jedziemy. Zaraz, gdzie jedziemy? Addy powiedziała, zgodziła się obejrzeć twoją rękę i zobaczyć, co da się zrobić. Co? Nie zabierzesz mnie do żadnego cholernego obozu. Mogę jeździć do cholery. Nie! Cholera! Boozer, to tylko na kilka dni. Dostaniesz coś na tę rękę i wtedy... Nie. Wiesz, jak tam jest, Dick. Nie myślisz trzeźwo. To nie Hot Springs. To Lost Lake. Żelazny Mike. Pamiętasz go? Żelazny Mike? Zginiemy przez niego. Mówiłeś. To było dawno temu. Rozbudowali swoją miejscówkę. Mają teraz więcej ludzi. Wszyscy umrzemy w pizdu. Dawno nas tu nie będzie, zanim dojdzie do czegoś takiego. W obozie jest jedyny lekarz w promieniu wielu kilometrów, no więc Addy, słuchaj, ona ci pomoże. Tylko kilka dni, a potem pojedziemy stąd w pizdu. Na północ. Jak mówiłeś. No i co? Spierdolimy stąd. No, dobra, pojedziemy. Dobra, musieliśmy czekać, aż podjedzie. Dobra, to ja wracam sprawdzić, jak się mam. Zobaczymy, jak się czuję. Tchórz. Tak, święte słowa. Ile to zajmie, zanim będzie na chodzie, w sensie? Czyli jak długo tu zostaniesz? Mamy antybiotyki, ale to nie wystarczy. Jeśli Mike was przyjmie, bus może z tego wyjdzie. Dobra, zakończyliśmy tą misję. No co się stało? Gdzie aż tak poparzył sobie rękę? Natknęliśmy się na wieczystych, na południe od Belna. Chyba nie spodobały im się jego tatuaże. Jezu, słyszałam, że sami sobie robią coś takiego, ale nie tym, których próbują zwerbować. Boozer nie był żadnym cholernym rekruterem. No, Tucker powinna była dogadać się z nimi jak Żelazny Mike. Daj spokój, Rikki, on tego nie rozumie. Carlos nie dotrzyma żadnej umowy z Lost Lake, a przynajmniej niezbyt długo, a Mike, on po prostu tego nie widzi. Widzi więcej niż ci się wydaje. Zawsze miałeś w sobie dobro, Dick, tylko robisz co możesz, żeby je w sobie zdusić. Dzięki za wotum zaufania. Jest taki kult z żelaznego stopu. Nazywa się Wieczny Spoczynek. Jego przywódca była Carlos. Uważają, że świrusy wszystko pamiętają. Nie możesz wierzyć w żadne jego słowo. Addy jest miękka. Mike, nie mamy nawet dość zapasów dla zdrowych ludzi, a co dopiero dla pieprzonego kaleka. To nie jest kaleka, może pracować. I moim zdaniem trzeba ich stąd wykopać. Mike, my tacy nie jesteśmy. Jest. Posłuchaj się. A ty co? Masz dość robienia za podnóżek, Tucker? Raymond, przestań! Nie nazywaj mnie tak. Zaczyna mnie to wkurwiać. Dobra, dość tego! Widzisz? Dobrze wiesz, co to za skurwiel i wiesz, do czego jest... Uspokój się! A ty! Schowaj tę zabawkę. Mike, to Deacon przyprowadził tę dziewczynę. Tak, wiem. I wiem też, jaki to człowiek. Co ma na sumieniu. Ale czy jest gorszy niż wy? Rikki? Albo ja! Wszyscy żyliśmy w syfie, Skizzo. Wszyscy robiliśmy rzeczy, których się wstydzimy. Potrzebujemy więcej ludzi. Nie, jedną chwileczkę. Potrzebowałbym tylko kilku dni i trochę antybiotyków. Zrobię, co się da. Jasne, Mike. Cokolwiek powiesz, nie ma sprawy. Chodź ze mną. No na pewno przekonamy go. No tak, taki to jest sposób, taki scenariusz. Nie sprowadziłam ich z Skizzo. Idziemy za Żelaznym Mike'em. Pewnie da nas jakąś zwykłą robotę do wykonania. Rikki wspomniała, że nie robisz już kursów dla Tucker. Mała trafiła tutaj zamiast tam. Wybacz, że wcześniej cię okłamałem w sprawie tych kursów. Jak długo się rozwłóczycie, ty i Bill? Nie wiem. Mówiłem już. Czas się rozmywa. Jeżeli ludzie nie zapuszczą korzeni, nie zaczną wytwarzać żywności, to na wiosnę nie zostanie już nikt przy życiu. Jeśli pomożesz Boozerowi i pozwolisz nam zostać tutaj, aż będziemy gotowi do drogi, to jak mówiłem, zrobię dla ciebie wszystko. Ja chciałem, żebyś wiedział, że jak tylko go poskładają, skołujemy trochę sprzętu i wyjeżdżamy na północ. Na północ? Jest tam taki obóz niedaleko Smithlock. Wiesz, Boozer jeszcze tam nie był, więc może chyba najwyższa pora zostawić to wszystko za nami. Nowy początek, co? Panuję to. Dobra. A teraz idź. Muszę trochę pomyśleć. Jak sobie chcesz, tylko niech Rikki odezwie się do mnie, gdybyś czegoś potrzebował. Dobra. Zakończyliśmy, jesteśmy w obozie Żelaznego Mike'a. Zobaczcie, odblokowaliśmy nowe malowanie, sobie możemy broń kusza włóczęgi. Inne dodatki zostały odblokowane wraz z postępem fabuły. Dobra, dostaliśmy zlecenie, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Myślę, że to jest dobry moment, żeby uciąć ten odcinek i wybrać, zaprosić Was na kolejne odcinki. Zobaczmy jeszcze umiejętności, jak to wygląda. Może co? Regeneracja kondycji. Czasem warto biegać. Dobra, odblokowaliśmy kolejne. Także dzięki, że byliście, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i do następnego odcinka. Cześć!